Witam czytelników i widzów redakcji Tu Legnica. Dzisiaj jesteśmy w Akademii Rycerskiej. Za chwilę będzie koncert Marii Nefeli. Rozmawiam z liderem, frontmanem zespołu. And gości. Tak, i goście, tego też zaraz przejdziemy. Andrzejem Sową, czyli Kogutem. No, koncert wyjątkowy. Wydarzenie wielowątkowe tak naprawdę. Zaczynając od tego, że wychodzi jej wasza płyta. A w sumie album składa się z trzech płyt i książki. Wielu gości na koncercie. Twoje 55. urodziny. No i generalnie Marii Nefeli to dawno nie widzieliśmy na koncercie. Może zacznijmy od płyty. Co to są za płyty? No takie, wiesz, CD, jakby coś. Jakby CD, serdecznie tak. Słuchaczy i oglądaczy. To jest płyta CD. A co byście o płycie wiedzieć? Tak, to jakie co to jest nagrane? Jakieś jedna jest rzeczy? W kasecie, druga jest w papierku. Nie jest CD. Okej, okay, a co jest nagrane na tym? Tu jest album dwupłytowy, gdzie są nagrane wszystkie możliwe zebrane staroci garażowe, koncertowe i inne. No i jakby Elcek tutaj zrobił nakład dwupłytowy tego. Myśmy zrobili koncert na Wałbrzyskiej, czyli spróbowaliśmy ważniejsze utwory Maryśki przearanżować i zaśpiewać w trochę nowej odsłonie. I to jest ten trzeci album, jakby też trochę niezależny, ale razem jest to wszystko wkomponowane, więc ten koncert, który się przesuwał, bo religia covidowa, bo śmierć Stasia, bo dużo rzeczy tam, potem ja, wiesz, jakieś sprawy ten zdrowotne. No i dzisiaj mamy premierę tych płyt. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy, że no, mamy takie pragnienia i ambicje, żeby grać dalej, czyli żeby to był jakiś początek czegoś. Pracujemy nad nowymi utworami. Jeden dzisiaj zaprezentujemy na koncercie. Z tego przejdziemy do nowych utworów, tego co gracie. Czy na tej płycie między innymi znajdziemy... tak, jeden, no. Tak. Czy na tej płycie mamy między innymi na przykład piosenki z Jarocina z roku 10, kiedy wygraliście festiwal? Tak. Tam w ogóle na tym albumie dwupłytowym jest cała ta akcja z zadymą, nie? Czyli te petardy łzawiące, kamerzyści, policjanci, ZOMO i tam, wiesz, jest grubo. Owsiak. Cały urok. Tak, cały urok Jarocina. Z Owsiakiem też nagrano. No z Owsiakiem tam hasła wypierdala i te inne rzeczy, czyli tam to wszystko jest tak, jak było w Jarocinie, jest taki klimat. Jakby Paweł stwierdził, że chce oddać klimat Jarocina, więc no, oddał klimat Jarocina. Tam gitara Piotrka, która się trzeba było stroić ją dwa razy podczas jednego numeru. Są to dosyć takie ciekawe rzeczy, których ja bym nie chciał jakby publikować, ale no są opublikowane. No. Kogut, lat temu cztery robiliśmy wywiad w Spiżarni. Nie był pamiętam. Taki koncert, ja ci go przypomnę bardzo szybko. Okolicznościowy, to był chyba trzeci koncert, który grałeś od odejścia z Marii Nefeli w 1992 roku. Był to projekt jednorazowy, wtedy Stasiasty zorganizował tę imprezę. Zarzekałeś się razem wtedy ze Stasiastem, że nie ma zamiaru nagrywać tych rzeczy od nowa, nie ma zamiaru wracać do tego tematu, nie ma zamiaru reaktywować Marii Nefeli, nie ma zamiaru grać. Po czterech latach macie jubileuszowy koncert, macie płytę i mówisz o kolejnych nowych piosenkach, mówisz o tym, chcecie grać. Co się zmieniło, że zmienię swoją decyzję? No wiesz co, było to stare, oklepane, tym bardziej, że my mieliśmy różne tarcia personalne w zespole i to jakby mnie bardzo mocno emocjonalnie męczyło. Dwa, że po moich zawałach nie jestem w stanie już jakby tego wziąć na cycki. Stasiu odszedł, ale jakby wiesz, Piotrek stwierdził, że dobierze muzyków, nowy skład, nowe aranże. Jak przyjechałem na próbę i tego posłuchałem, mówię, kurde, no coś mi zagrało, nie? Pykło i wiesz, i złapałem bakcyla, mówię, kurde, no jest to fajne, zróbmy, nie? No i jak zrobiliśmy to, nagraliśmy ten koncert na Wałbrzyskiej, no to bardzo mi się to spodobało. To jest ta płyta właśnie. Tak, to jest ta płyta. Bardzo mi się to spodobało, no i stwierdziłem, że kurka, spróbujemy coś zrobić nowego, tak? Czyli jeżeli jeszcze ten rock and roll w nas trochę w kościach piszczy, no to może damy trochę petardy i czadu z siebie. Chociaż jakby patrzył już na to, nie wiem, czy to jest dojrzale, inaczej, tak? Czyli bardziej bym się skłaniał w kierunku wokali nowofalowych, czy brzmień takich nowofalowych, czy bardziej nawet jeszcze ciężko. Ale cały czas ten punk rock gdzieś tam we mnie jest i chciałbym, żeby ta Marii Nefeli była taka, wiesz, z takim riffem, zębem punkowym, nie?
Czyli podkreślmy to jeszcze raz, wyartykułujmy. To nie jest jednorazowe reaktywowanie zespołu na koncert, to jest powrót do grania, Marianne Fenni wraca na scenę. Tak, takie macie plany. Ale Denis, to teraz. Wiesz, bo to jest wszystko takie fajne do grania. No ja chciałbym wrócić do grania, ale wiesz, teraz się okazuje, że ja po 30 latach, wiesz, rynek się zmienił. Są jakieś agencje, które punkowe kapele zatrudniają. Wiesz, że to trzeba mieć klipy, telewizja, radia, bo bez klipu to dupa, bez nagrania studyjnego to nie da rady w ogóle. Wiesz. Ale to już macie. Nie, no, no jest spoko, to jest dobra, nie, no to tam studyjne, no to wiesz, na setę zagrane, łubu dubu, niech nam żyje prezes klubu, nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej, nie? Natomiast jakby zmieniły się realia i teraz zobaczymy. Chęć jest, ale wiesz, no... I to się zmieniło przede wszystkim, ta chęć chyba teraz. No zobaczymy, nie? No jak się trafią jakieś imprezy, na których moglibyśmy grać, wiesz, no, ja też jestem człowiekiem, który jest bardzo chory i nie chcę grać za tak zwaną, jak to się mówi? Wesołą stówkę, tak? Że dostanę 500 zł wzrostu w kosztu i zostanie mi stówka wesoła, ale nie wiadomo, czy napić się piwa, czy zjeść kolację, kurka, i śniadanie, wiesz, bo to, jest, jasne, to są jaja, nie? Więc jakby za takie coś, ja nie chcę tego robić, wiesz, jestem za stary na to, żeby, wiesz, ideologicznie i charytatywnie, ale muzyka sprawia mi muzykę, chciałbym ją grać i chciałbym ludziom jeszcze coś z siebie dać, więc zobaczymy. No, czyli też myślicie nad nowymi rzeczami, tak? Nowym materiałem do nagrania. Tak, no mówię ci, mamy jeden utwór zrobiony, pracujemy w tej chwili nad następnymi utworami. Dla mnie jest trudne, bo ja mieszkam 300 km od Legnicy i wiesz, jakby zgrywać te rzeczy wokalnie, tym bardziej, że doszła druga wokalistka Renata i to też jakby nadaje innego brzmienia zespołowi, więc wiesz, no... Chłopaki grają, ja co jakiś czas przyjeżdżam na próbę, ale to jest za mało, wiesz, to jest za mało, żeby, wiesz, pracować poważnie nad jakimś materiałem, no. Ale gdyby były koncerty, to jakby nas to by mobilizowało do tego, żeby się spotykać częściej i grać, nie? Właśnie, masz Renatę, jaki teraz skład ma Marianne Fenni? No wiesz co, Szonem... Rodzina, przepraszam, dwie osoby zostały z tego ale w ogóle okresu, to był... kiedy wygraliście tą nagrodę, od tak? Tego się, no wiesz, Stasiu umarł. To jest raz. Piotrek i ja to jest trzon zespołu Marianne Fenni, to od tego się zaczynało. Potem doszedł Sasiasty, potem doszedł kurka Zakalec i tak dalej, nie? Potem się pojawił Ciany. Ciany dzisiaj z nami nie gra na bębnach, jakby mamy nowego perkusistę. Nowego, starego trochę. Który grał 30 lat przy Stasiastym, utwory też Marianne Fenni. Grał Maryśki, więc... ma trochę też jakby inne podejście do tego grania, które nam jakby też bardziej chyba trochę pasuje. Mamy nowego basistę, dzisiaj grzamy z Krzysiem, Krzysiu grywał z nami już w Maryśce, ale nasz Kubeł, dziadek się rozsypał, bo połamał sobie piętę, więc jesteśmy w czarnej D, z tym jakby na razie nie wiadomo co będzie, no gramy ze... Krzysiek też nie jest przypadkowy, bo on od, pamiętam, dziecka obserwuje, chyba 15-latka już grał przy Stasiastym i tak, tam się fałą zaczyna, tak. Więc... Także on daje radę, natomiast no też jakby wiesz... Takie nowe spojrzenie to daje, wiesz, jak jest nowy muzyk, który ma jakieś tam doświadczenie sceniczne i wiesz, to też nam pomaga w aranżach utworów, czy przearanżowywaniu utworów. Wiesz, ten nowy wokal też mi daje takie trochę spojrzenie na to, że ja mogę trochę inaczej jakby śpiewać te utwory. No, no to, kurde, zobaczymy, no co ma być, to będzie, nie? Jak to mówią. Jasne, jasne. 55. urodziny. A to już nie musiałeś tego wyciągać. Co byś sobie życzył? To ja już dostałem na 55. urodziny, bo wczoraj zostałem dziadem 100%, czyli mam wnuczkę. Jezu, jaka piękna, zeżrę ją w całości, jak tylko się dorwę. Przepięknie i to jest chyba najwspanialszy prezent. Czyli ty myślałem, że jesteś tam, raczej w Warszawie. Wiesz teraz, co, nie, tak, ja, nie w Warszawie, w Krakowie, ale ja jestem, nie, ja jestem tu i teraz, tak, bo jakby nie jestem kobietą i nie koncentruję się na 300 rzeczach. Koncentruję się tu i teraz. Przyjechali ze mną ważni dla mnie ludzie, moi przyjaciele, spędzamy tu razem czas, wiesz, no ja mam trochę dużo, bo ty wywiad, ktoś wywiad, coś wywiad, wiesz, no dzieją tu próby, tu nagrywki, tu przygrywki, tu coś, nie? I... Nie nudzisz się w Legnicy. Nie, no ja generalnie jestem w pracy, tak, czyli traktuję to jako trochę taką pracę przyjemną z pożytecznym, no ale wiesz, no idziemy dzisiaj gdzieś tam wypić jakieś piwo po koncercie, wiesz, trochę pobyć ze sobą, porozmawiać, pocieszyć się, kurka. No zobaczymy jak będzie, bo o 11 mi się bateryki wyłączają i będą mnie musieli do domu zanieść, nie? No ale no trudno. Będziemy reanimować. Na koniec jeszcze powiedz, macie wspaniałych gości dzisiaj, zaprosić na koncert.
Tak. Kogo usłyszymy dzisiaj? Nie, no wiesz co, jest Zielona Ameryka, jest taki młody zespół, młodzieniaczki, ale ja ich nie słyszałem, ale ponoć dobrze grają. Niedawno singiel wydali, okej, ciekawy kawałek. No i Nauka o Gównie będzie, no i mam nadzieję, bo oni grają nasz cover, mam nadzieję, że zaśpiewamy dzisiaj razem ten numer, Boicie się walczyć. I będzie Moskwa, nie? Na koniec, z czego też się cieszę, bo to jest dla mnie też osobiście jako punkowca ważny zespół. Ja od tego zaczynałem, w zasadzie od Dezertera i Moskwy, więc fajnie. Dzięki za rozmowę. Bardzo proszę, pozdrawiam. Życzymy dużo koncertów. Oczywiście zapraszamy do kupowania naszych płyt, tudzież słuchania, lajkowania. Jest strona, będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam. Są też serdecznie. Na platformach internetowych dostępne. Tak, niektóre kawałki chyba. Już, tak? Tak, już parę widziałem. Jest na stronie, są cztery kawałki na stronie, można sobie przesłuchać. Do czego zachęcam serdecznie. I my pozdrawiam Legniczan i nie tylko. Dzięki.